Cześć kochani. Jak widać, to widać. Dym, ale nie z ogniska, z grilla. A kto wynalazł grilla? Pytanie. Na pewno większość od razu odpowie Amerykanie, bo to... Nie, otóż grilla wynaleźli Arabowie. Kiedyś jak byłem w Libanie, tak kochani, byłem nawet w Libanie, z Damaszku leciałem do, znaczy samochodem jechałem do Libanu i tam, to już w Turcji się zaczęło, wspólnik mnie cały czas namawiał, miałem Araba wspólnika, do tego, żeby spróbować z grilla jaj byka. A jak wiecie, ja jestem spod znaku byka. No i to mnie bardzo nie pasowało. Ale ponieważ on zaproponował, żeby do tego zjeść taką ostrą paprykę, wam powiem, że te pół jaja to wyglądało jak moja ręka trzęsące się, bo to lekko tam na grillu tylko ten i oni tam się po prostu smakują, zajadają. Ale to nie chodzi o te jaja. Oczywiście nie mogłem tego zjeść. Ale chodzi o to, o tą papryczkę. To była ta papryczka Hara. Wiecie, jak mnie powaliło od tej papryczki, jak ja do tej pory to pamiętam. Tak ostrej papryki nigdy już i nigdzie nie jadłem. I to moje takie wspomnienia grillowane. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was. Współczuję tym, którzy dzisiaj nie mogą nigdzie wyjść, bo wiem, że tacy pracują. Ale niestety to jest mój pierwszy grill dopiero w tym roku. To już koniec lipca. Także też nie tak, nie za bogato. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.